Cześć, z tej strony Kamilos446 i patrzcie gdzie jesteśmy. O tak, Stellar's Conquest, modyfikacja do Mountain Blade'a. Tak, zgadza się, wróciliśmy do tej serii. Mi udało się nabyć podstawkę, co prawda od mojego widza, co mu bardzo dziękuję. I dzięki czemu możemy znów wrócić do Stellar's Conquest. Otóż też, co chcę wam powiedzieć. Niestety miałem przedawnione zapisy. Odkąd ostatni raz właśnie nagrywałem, kiedy miałem właśnie niestety ten problem z komputerem, że płyta główna, no cała się spaliła, dosłownie wszystko się spaliło, prócz procesora na szczęście. I to się okazało. Bespin, Hot, Dagobah już nie, Batui, Mon Calamari, no i Yavin 4 były pod... należy po prostu do debeliantów. Ja przez to musiałem to wszystko raz jeszcze odbijać, a zapomniałem, jeszcze Kaszik był. Kaszik mi się udało dzisiaj właśnie, dosłownie przed nagrywaniem udało mi się podbić. Bo niestety nasz Imperator akurat, jak sobie zażyczył sobie już tą trzecią kampanię, to zamiast ruszyć od razu na Kaszik, tak samo jak to było w... Nie pamiętam już, w którym to było odcinku, to było chyba w ostatnim odcinku. Nie pamiętam. To on od razu, tak, to on ruszył na tutaj Corellię, bo tutaj ta stacja bojowa na Corellii była właśnie, należała do debeliantów. Podbił ją, następnie ruszył do, na Hot, tutaj chyba Battle Station właśnie ten, na Hot właśnie podbił, a później ruszył na Dantooine i podbił tą stację bojową, więc się nie zdziwcie, dlaczego ona tutaj należy. Należy do Imperium. On po prostu tak to zrobił, a następnie zakończył całą kampanię. No więc jak widać, zamiast na Kaszik to wolę podbić trzy słabe cele. No i przez to musiałem sam w końcu wszystko podbijać. A w dodatku chcę wam coś pokazać jeszcze w ekwipunku. Popatrzcie, mam tutaj fajny taki hełm. Glory Empire Shadow Guard Helmet. Tak, to jest hełm strażnika cienia jakby imperialnego, coś takiego. Ogólnie taki... On fajnie wygląda, pokażę wam go bardziej na statku. Nie wiem, może być nawet do pasażerów. I teraz popatrzcie. On... Aj, troszeczkę laguje. I popatrzcie, on... No i tak niezbyt. Popatrzcie, on tak wygląda, tak bardziej z bliska. Fajnie nawet bardzo wygląda, a ponadto wprowadza jedno... No nie ulepszenie, ale... Jedno fajnego, popatrzcie, mamy podczerwień, możemy patrzeć sobie mniej więcej jak nasza postać widzi. Możemy oczywiście włączać, możemy wyłączać, domyślnie jest to przycisk V. Tak więc możemy sobie tak grać. Ja właśnie sobie tak też grałem, ponieważ, no muszę przyznać, jest fajnie. Zauważyłem też właśnie, że przy niektórych... Ola, koda, witaj. I właśnie ten mój hełm, co z nim korzystałem, to nie wiedziałem co z nim zrobić, a nie chciał mi się go sprzedawać, więc dałem tak mu kocie, niech przynajmniej nie będzie miał nieosłoniętej twarzy. No ale wracając, zauważyłem właśnie, że wiele takich hełmów posiada takie coś, co ja mam, czyli że można mieć tą podczerwień. Dopiero co niedawno to zauważyłem, bo do tej pory tak się nie wczytywałem za bardzo, co pisze poddanym hełmem, czy zbroją, coś takiego. Sztuczny Imperialny też takie coś posiada właśnie, jego hełm takie coś posiada. A ponadto też sobie ostatnio kupiłem taki, nie pamiętam jak to się nazywa, ale pozwala nam bardziej przybliżać, ojej, coś nam tutaj się stało. No i właśnie teraz możemy... Tylko dwa razy dalej widać, że niby nasz statek jest pod, znaczy nad pustynią? No chyba nad pustynią. Takie coś możemy zrobić. O, on tutaj coś nam trzymał, ale chyba tego nie zauważymy. No, ale tak czy owak, to właśnie takie coś chciałem wam pokazać. Właśnie to takie coś, to nam pozwala, niestety nie wiem jak to się nazywa, makro... Binoculars. Nie wiem niestety jak to przetłumaczyć, więc przepraszam. Ale tak to nic, poza tym się nie zmieniło. Aha, no właśnie, jeszcze się coś zmieniło. Otóż, jak sami widzicie, mam imperialny niszczyciel. Tak, to jest ten imperialny niszczyciel, tylko że to nie jest ten niszczyciel, ten gwiezdny, z którego na przykład korzysta sam Darth Vader, ale korzystam z takiego... To jest Interdictor, tak się on nazywa. To jest statek, który
W Star Wars Empire at War, niestety jeszcze co prawda nie nagrywałem tej serii, ale ją bardzo planuję. Dopiero kiedy będę nagrywał, to wtedy wam pokażę, jak ten Sarlacc dokładnie wygląda, bo tutaj jako do końca tak nie wygląda, jak powinien być. Ale to tak czy owak, on służył do tego, że posiadał takie pole grawitacji, które służyło po prostu, że wrogie statki nie mogły uciec w nadprzestrzeń. No tutaj to co prawda nam nie zadziała, ale to jest wówczas najszybszy niszczyciel z imperialnych statków kosmicznych. Tak więc tyle by było. A na to właśnie dodaje mi więcej żołnierzy. No, co prawda teraz mogę mieć 123, wcześniej miałem tylko do 118, ale tylko dlatego, bo rozbiłem jedną kampanię wojenną rebeliantów, którzy próbowali właśnie odbić tą stację bojową na Dantooine. Mi się udało dosłownie samemu ich wszystkich rozbić, a ponadto nie miałem żadnych strat. Naprawdę. Teraz nasza sława wynosi, właśnie honor mam 175, nie wiem czy miałem większy czy mniejszy od ostatniego odcinka. Sławę mam teraz taką, dużą dosyć. A poza tym nic się nie zmieniło, oczywiście 4 znowu nie dostałem, mam tylko stację bojową. Mam tutaj dużo przyjaciół, nie mam żadnego wroga. Właśnie, przed nagrywaniem też się stało, że Imperator znowu zarządził głosowanie nad marszałkiem i ponownie nie byłem znowu, ja nie byłem właśnie. Było między Tarkinem, tym wielkim mofem Tarkinem, a jakimś tam generałem, no i na Tarkina wszyscy wybrali, dosłownie wszyscy wybrali Tarkina. No i przez to niestety właśnie znowu nie byłem marszałkiem, co bardzo żałuję. Moment, stoper mi się tutaj... Mam stoper włączony? Mam, dobra. No cóż, to ja teraz sobie podbiję Dantooine samotnie, tak. Tylko moment, jeszcze w ekwipunku mam... Dobra, mam wszystko, tak. Bo ja wcześniej cały czas korzystałem z tego kijka, tego dwudęcznego, bo on ogłusza, a nie zabija. A tak właśnie ponadto zrobiłem to zadanie całe polegające na tych ciężko opancerzonych rebeliantów, co miałem ich tam donieść, tam jakiemuś tam oficerowi, to udało mi się to wykonać. W końcu! No i teraz już jestem, powiedzmy, bez zadań. Zapomniałem, mam jedno też tam jeszcze zadanie tam właśnie, żeby zapolować tam jakiegoś zabójcę, który zabił mu tam jakiegoś żołnierza i od tej pory się tam ukrywa. Ale na razie póki co sobie to daduję. Dobra, teraz na Dantooine ruszamy. Szturmujmy na ich tarcze. Moment. Aha, bo to jest pod obrężeniem, okej. Okay. Rozpoczynamy szturm. Tylko właśnie, kurczę, tutaj nam... Niestety straszliwie... Poczekajmy jeszcze chwilę. Straszliwie nam tutaj... troszeczkę muli, ale to może ze względu na to, że po prostu mam niby nowe... nowy sprzęt, że tak powiem, do komputera, bo rzeczywiście mam troszeczkę nowszy, ale przez to zauważyłem, że jednak czasem przy tych starszych graczy, nawet przy tych nowszych, to i tak nie jest w stanie, jest w sposób słabiej się gra, że tak powiem. No dobra, tam. Lądujmy, wysadźmy żołnierzy i atakujmy. Tyle, że nie pamiętam, jak Dantooine wyglądał. Dantooine chyba wyglądał tak samo jak i 4, czyli że byli oni za takim murkiem, jakby trzeba było iść przez takie wzgórze. Nie pamiętam. Nie pamiętam! O. A nie, inaczej jest. Ale moment. Opcje grafiki. No cóż. Mam tak samo. Oj, lepiej mieć. A, krwawy ślady. No to dobrze, mam włączone. No dobra, no to tak będzie. Będzie jak jest. Mogę przy okazji też sobie... A może to troszeczkę zmniejszę przy okazji? Albo nie, dobra, nic nie będę zmniejszał. Oj, ale straszliwie teraz FPS-y straszliwie są niskie. Nie mam nawet na 10, jest do 7. Aj. Dobra, bijemy rebeliantów. Chodzia! Co to coś żeście mi zrobili? Oczywiście, jeżeli oglądaliście te moje filmy... No i kurczę, no i znowu problem ten sam, jak zwykle, ten sam problem.
Jak sami dobrze go znacie. Bije niby rebelianta, nic mu się nie dzieje. Ale wracając, jeżeli oglądaliście tam film krótkometrażowy, to niby w ten sposób chciałem wam pokazać, że to był powód, dlaczego, że niby co się stało, w ogóle dlaczego niby nie nagrywałem, ale w rzeczywistości znacie dosłownie powód. Nie wiem, przedawniony. Na dodatku. Komputer, słuszeństwo i ponadto. Nie wiem, dostarczy. To kurczę, straszliwie mi się gra. To muszę walki mniejsze żołnierzy, mniejsze ilość żołnierzy, żeby to się lepiej... Żeby lepiej gra działała, no proszę was. Świetnie, powrót dostałem z kompresji, powrót w głębi. Postrzelam. Główka. Oj, to tam... No nie, nie wchodźcie mi pod celownik. No i szyję mi wchodzi pod celownik. Ciężko jest. Moment, z tyłu się za mną? Pojawili? Nie, nie pojawili, okej. I kurczę, właśnie ciężkość tak strzela, bo walczy jak straszliwie szczególnie przynajmniej. Tutaj mamy kolejnego. No i właśnie o tym mówię, no o tym mówię. Wiem. No, takich problemów to ja nie miałem właśnie, wam powiem szczerze, podczas mojego grania swobodnego. Nie wiem, no, może ją się prowadzi dalej, żeby udać. On w ogóle nie dostaje ode mnie. No bez przesady. Nie, wybaczcie, ja muszę pomniejszyć tą liczbę, bo nie da się walczyć. Bardziej zmniejszmy armię wówczas, żeby się zrobiło lepiej, ale no to patrzcie, bije i nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. A ja dostaję. No szujo, kim? Dziękuję bardzo. No i tak to niewiele by to dało. Pomniejszyłem armię. Oj, ja w ogóle zaraz padnę, nie zauważyłem. Ale brawo, udało się nam. Niech żyje Imperium. Za Imperatora! Dobra, co ja straciłem? No jak zwykle zawsze mam teraz to co? Ach. Oj! Jednego lorda mi zabili! Szuję jedne. A, udatowaliśmy oficera, widzę. Jestem ci... dłużny, przyjacielu. Możesz teraz ruszyć gdziekolwiek chcesz, Seb. Dziękuję za twoją dobroć. Nigdy nie zapomniałem ludzi, którzy zrobią coś dobrego dla mnie. Okej. Weteranów macie, no i bardzo... O, mamy loda przy okazji, mamy mistrza, mamy marudera, mamy knighta, kurczę pieczone. Okej, tutaj trzeba dać, tutaj też trzeba sobie powiększyć. Coś... Właśnie tutaj, o, jeszcze mamy ucznia sitów, dobrze. O, akolitów też się nam przydadzą. O, właśnie tych. Właśnie z tymi miałem wtedy to zadania całe, już je wypełniłem. Bierzemy tych komandosów, bierzemy... Kadetów mi się nie chcą brać. O! Nawet kaneta kurcze mają. Mieli. Imperialnego. Zdrajcę jednego. Dezertera! Łe, nie macie? No to nie ci. Nie, on nic nie będzie prosić. I tak nawet nic nie dostaniemy. Bakta, tak, bakta, kapsuła w bakta.
Bakta w kapsule. Tu. Kupujemy. Moment. Aha, przy okazji sobie to posprzedam. Moment, co ja sprzedałem? Ej, nie to. Okej. To. Dobra. W transportach nic nie ma. W opancerzeniach. O, fajnie wygląda ta tunika ta mandaloriańska. Ale nie będę nic kupował. A ktoś jest w kontynie? Kurczę, dalej jest. Są niskie FPS-y. No przepraszam za to. O, mamy tutaj handlarza z nielegalnymi broniami. Popatrzmy, co on tam ma. Ma wyrzutnie rakiet. Ma miotacz ognia oraz jakiś karabin. Ten karabin troszeczkę z daleka tak przypomina, jakby to był jakby taki shotgun, wam powiem, wiecie? Trochę tak przypomina. Nie pamiętam, jak się ten shotgun nazywa. W Crossfire jest. Crossfire to jest taka gra... Coś podobnego do Counter-Strike'a, tyle że tam akurat trzeba się zarejestrować, aby móc grać. Tak, tutaj mamy te Desigrantory. Nie, Desigrantory? Jak one tam się nazywały? To jest ogólnie taka amunicja, która... która po prostu jakby spala ciało, że tak powiem. Dobra, idziemy. Nic, dziękuję. Mam tutaj podróżnik, tam mamy trójleka. Dobra, to nic. Ruszamy. Mamy Dantwin podbite, doskonale. Właśnie oddział. Mistrz, Maruder, Bodyguard, Knight. I gitara. Oficer jeszcze. Dobra, tutaj mamy fregaty. Dobra, to co teraz robimy? Rebelia to zostało już tylko... Została ostatnia placówka na Dantwin, ale nie wiem, czy ją podbiję, bo wcześniej patrzyłem, to tam było z dużo... dużo ludzi. Tak, jak sam widzę, tutaj jest ich straszliwie dużo. Powiem się, że po prostu nie dam rady, ale możemy zobaczyć, jak tam to wygląda. Oni tak tam polecieli. Oj, witaj. O, Luke Skywalker będzie dowódcą. Ja cię kręcę, ile tu was jest? No, dużo jest was, bardzo dużo, powiem wam szczerze. Bo was jeszcze więcej, ja trochę wybiłem wasze to pospolite ruszenie, że tak powiem. Chodź tu. Witaj, tak, spotykamy się ponownie. Niestety wybacz, ale musimy walczyć. Taka jest natura. Taka jest natura żołnierzy. Stać tutaj wszyscy, rozproszyć się! I strzelamy. O! Noż! Tylko nie lubię takich sytuacji. Nie ma nic sensu. Kuska. To jest ogólnie najlepsza taktyka. Bo do tej pory zawsze tak ruszałem... No, po prostu ruszałem cały czas, nie zważając na niebezpieczeństwo, wówczas ludzi to wyciłem. A tak to przynajmniej, no, jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że mogą stracić ludzi. A tak to widzą, że nasi strzelcy to sobie sobie radzą. No, szczególnie, jak ja już mocno mam oficerów, no to na pewno. Oj. Ale przez to sam głównie sam się narażam na ogień. A, moment. O, podczerwień sobie teraz włączymy. Fajnie ta podczerwień wygląda, wam tak powiem. Wiecie? Oj. Przy okazji, głupiego zabiłem jeszcze. To już śmiesznie wygląda. Takie sobie stoją, a szturmowcy odwalają całą robotę. O, FPS już są coraz wyższe, ale to pewnie dlatego, ponieważ jest mało tych modeli właśnie. Okej. Teraz tutaj. A. No i ginęli. Niech żyje Imperium! Za Imperatora. Tak. No jeszcze 30 ich zostało. No dobra. Dobra, ale tym razem ruszymy w pełni, tylko niech się wszyscy rozproszą. Ej! Świetnie. Teraz to się nic nie dzieje. To może ze względu na klatki. Samo,
jeszcze liczę. Teraz już ich normalnie biję. Biję. I tak trochę tak niehonorowo, że uderzam ich plecy. Ja bym tak ciemno tutaj było, że nic nie było widać. Ale zapewne tam, a popatrzmy sobie. Aha, niby jesteśmy... nad niebem? Ale boję się, że tutaj będzie można spaść. A nie, chyba nie. Moment. Jest tutaj niewidzialna ściana? A, jest niewidzialna ściana. masz... O, fajnie, macie skóry łuki. Tak, to bardzo dobrze. Przynajmniej sobie na czymś zarobimy. Gantuin. Uj, Han Solo zwiął. Nie, niedobrze. No kurczę, wiecie co? Ja wam powiem szczerze, że ja nie wiem, czy mam atakować, czy nie. Ale... zrobimy coś innego. Założymy tutaj obóz. Tylko zanim założymy... najpierw będę musiał iść do skrzydła medycznego. Medical Bay. Tak. I muszę się podleczyć. W ogóle Bacta i Colta to były te dwa lecznicze substancje, które właśnie leczyły żołnierzy. Chyba najbardziej to Colto było. Co prawda było najdroższe, ale chyba najlepiej... najlepiej służyło właśnie jako takie lecznicze... lecznicza substancja, tak mi się tylko wydaje. Dobra, ale zanim, to my najpierw sobie tutaj odpoczniemy. Aj, wait here for some times. Ale mam nadzieję, że oni nie zrobią mi takiego... Oj, ty patrzcie. Twój pan oferuje ci nowe terytorium. Imperator Palpatine usłyszał o twoim... Aha, przepraszam. Imperator Palpatine chciałby cię nagrodzić za twoją lojalną służbę. Jaka jest będzie twoja propozycja? Odpowiedź. Xenpidal. Ale co to jest za planeta? Akceptujemy? Tak, akceptujemy. A co to jest... Moment. Stop. Widzę, że już wszyscy tutaj uciekacie. Serpindal. Oż ty w życiu bardzo ubogie. No nie. Znowu będzie robienie zadań. Nie. A ja wiem Battle Station dalej mam też. Też mam bardzo ubogie. No Faludin też mam niestety ubogie, Excel 3 też dalej jest ubogie. Kurczę, no to ja jestem taki ubogi chłopak. Tyle powiem. Dobra, oblegamy. Zaczekajmy przez jakiś czas. Ale dobrze nawet, że inni właśnie tak wylatują. Uż w tym życiu akademia wyleciała. Moment, na chwileczkę przedwiemy. Aha. I tak nas tutaj mało jest. Dobra. Szturmujmy na te... Na osłony. Ale też zaczekajmy jeszcze chwilę. Chwilę. No ponieważ niestety nie mamy zbyt dużo... Oj, dużo przy Dantooine. Coś dużo przy Dantooine jest. Czy Dantooine nie jest przypadkiem oblegane? Moment. Nie jest oblegane, okej. Okay. Oni po prostu sobie tak latają. A przy okazji właśnie jak z żołnierzami? Chyba z żołnierzami jest okej, okay, ale... Popatrzmy moment. Nie jest okej. No to jeszcze raz musimy szturmować, bo niestety przerwałem. Oblężenie. Wylatujcie i tak was nikt już nie uchroni. Zaraz jak tu będzie? Chyba będziemy po prostu na stacji, mi się wydaje. Oj, nie, ja takich nie lubię. Rozproszyć się, szybko rozproszyć się. O tak. No nie, i znowu to jest. Kurczę, kurczę, to jednak to przebiłem, że... A przecież kresy teraz są trochę duże. To chyba jak takie coś jest, to będzie trzeba najlepiej wówczas posługiwać się bronią dystansową. Dobra, tak będziemy. Przy okazji to chyba będzie
tym odcinku chyba zakończymy raz na zawsze żywo ten Berian. Zmienimy raz na zawsze Łuki. Ale tak mi się wydaje, ale dopóki zdrowie żyją, to nie będą się starali nabijać te wzajemne przez nas, głównie przeze mnie, bo im nic nie robiła, tylko ja muszę wszystko robić. Ja nie. Oj! Well, Johnson gdzieś tak jest. Oj! Jednak kotarz! No nie! Nie, jak ja tego nie lubię. Nie. Dlaczego? Dlaczego? A kto to tam wie? Moment, ja nie wiem czy mnie w ogóle słychać. Moment. Muszę troszeczkę sobie przyciszyć. Okej. Okay. No ja nie wiem czy ja jestem słyszalny, bo ja nie słyszałem. Czy w ogóle mnie słychać, ponieważ no, jestem w tej chwili na nowych słuchawkach, nowym mikrofonie, ponieważ no, poprzednie się zniszczyły. Nieświadomie, nawet z mojego powodu. Ale nieświadomie to było. Plus jak ścieliłem sobie łóżko, dokładnie podnosiłem tapczan. To akurat kiedy chciałem ściągać słuchawki, to zahaczyłem o krzesło i się wyrwało wszystko kabla. Ponadto nie dość, że wyrwały, to jeszcze przy okazji to z lewej strony tam ten głośnik. Nie wiem dokładnie jak to powiedzieć, po prostu ten głośnik z lewej strony, gdzie słychać z lewej słuchawki w głos. Po prostu też tam coś takiego zniszczenia. To coś tam kombinowałem, próbowałem coś lutować, ale w końcu tak przekombinowałem, że... Kurczę, nie zabijać mi tych gwardzistów. A, bo oni tam jeszcze są. A, jeden został, okej. Okay. Nie, no i znowu sześć. No. Synek mógł to niestety niechcący, nieświadomie to było. Oj, Obi-Wan! Obi-Wan! Kurcze pieczone! Obi-Wan! Kurcze pieczone! I Kairam... Kairia jakoś... Nie wiem, jak się... Ej. Obi-Wan! O, tak mu kota idzie robi. Ogłuszył. Kto by się spodziewał? Popatrzcie. Mistrz Jedi, to znaczy rycerz Jedi, pokonał rycerzy. Mistrz Jedi. No może tak nie do końca, bo teraz jesteś takim mrocznym Jedi, że tak powiem, w końcu. Należysz do mnie, haha. Okej. Okay. No, komandę zwiał. Tam porusznik zwiał, Johnson zwiał. O, jest i Obi-Wan, co mam z sobą zrobić? Jeżeli cię wezmę w niewolę, na przykład pokonam wszystkich rebeli, to bym musiał po prostu czekać, aż sam zwiejesz. No to nie, na po prostu cię puszczę. Puszczę. No ciebie też puszczę. Wszystkich ogółem puszczę. Puszczę. O, security guardy. No, też się bardzo przydadzą. Lorda mamy, mistrza, maruderów, bardzo dobrze. Oficer. Uczeń. Jedi, elit. O, droidów mamy tych komando. Weteranów też może jeszcze wezmą. Okej, okay, no i tyle. Macie może coś... Fajnie macie. A szkoda, że ja nie mam miejsca już. Niedobrze. Dobra. Cóż, no i popatrzcie, teraz mamy... Ogółem rebelianci już nie mają żadnych ziem, ale... Musimy teraz ich wszystkich się pozbyć. Jacy zostali. I tak niestety jestem dla nich za wolny. Muszę znaleźć jakąś... A, dobra, tam nawet polecimy. Muszę poszukać jakiegoś pośrednika okupów. Trzeba sprzedać tych całych właśnie... Ochronie... więźniów. O, tutaj jesteście, fajnie. Ja sobie tutaj poczekam, aż wy skończycie bitwę. Ty, żeby się nie okazało, że piraci zwyciężą. Oj! Gdzie wy tam zwiewacie? O. Rebelianci, nie macie nic innego do roboty, jak walczyć z piratami? Chyba że... Robicie tak, ponieważ w końcu piraci was zdradzili, no.
Być może w końcu jak braliście ich jako wojsko. Nie, nie, ja jestem zbyt wolny, ja nie mam, nie ma sensu nawet... nie ma sensu go nawet ścigać. Trzeba sprzedać tych więźniów. Chyba, że na planeta tam nie jest pod oblężeniem, prawda? Dantooine nie, bo to... Uj! Battle Session jest! Dobra, sprzedamy więźniów i ruszamy. Mandalore Shipyards. Stocznia Mandalore, tak. Do kupców ruszamy. Tutaj mamy naszego handlarza niewolników. Tak, mam dla ciebie. Sprzedajemy wszystkich. To, pewnie! Dobra. Też mi się miło robi z tobą interesy. Dobra. Tutaj mam tutaj oficer, mistrz, marauder, bodyguard, knight, veteran. Dobra. Teraz szybko jeszcze tam na tą ten battle station. Obawiam się, że mogą nie zdążyć. Chociaż nie było jeszcze, że walczą. Czyli... jest okej. Okay. No przez asteroidę, no to na pewno szybko tam nie dotrę. Bo te asteroidy w ogóle nie wiem czy się gdzieś nie wiem czy się wypowiadałem już w jakimś odcinku, ale one... O, mamy tutaj naszego... ale ja go nawet nie dosięgnął. To te asteroidy właśnie działają jak w tym zwyczajnym Mountain Blade, że w tym zwyczajnym Mountain Blade jak byliśmy w lesie, przez te drzewa przechodziliśmy, to wówczas też wolno ruszaliśmy się, a tutaj akurat zamiast drzew są asteroidy. No to bardzo dobrze nawet takie coś zrobili. Tylko te asteroidy, one się nigdy nie ruszają, a asteroidy zawsze właśnie słyną z tego, że się ruszają. Właśnie, tutaj ktoś może być, czy nie? Nawet tylko oble... Oj! Oj, 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 chodźcie, te. Ale ja muszę tutaj sobie zapisać, bo niestety gra słynie z tego, że lubi się wywalać. Dobra. Pomożemy oczywiście naszym, ale... Aha, no na Dantooine będziemy walczyć. No dobra. Też możemy. To będzie trochę taki długi odcinek, ale bardzo dobrze. Ja zamierzam teraz kilka na raz nagrywać, więc prawdopodobnie w jednym dniu mogą nagrać z 3, no może raczej do 3 odcinków. Rozproszyć się oczywiście, albo dobra, jeźdźcy niech lecą za mną. Za mną powiedziałem, a nie na nich. Aha, no tak, bo u nas jest ma... nie. Ej! Każe za mną, on atakuje. A dobra, atakujcie sobie i tak... mam tu gdzieś. Chodzio! No nie, nie gadajcie. Dobra. Oj. Witaj. A. Co jest, że nie trafiam? Główka, komandorze. Akbi, synekin. Nie znam nawet takiego. Ogółem, jeśli chodzi o tych wasali właśnie, to niektórych oni musieli poddawać chyba specjalnie właśnie specjalnie na potrzeby gry, ponieważ no niektórzy z nich rzeczywistości nie istnieli, albo niektórzy byli tylko wspomniani, wówczas tylko się popojawiali. Ciekawe jest jedno. Jedi ponoć nie mogli mieć żony. A co prawda Anakin Skywalker niestety nie posłuchał się tej zasady. Z Padmem mieli potajemny ślub. A świadkami byli właśnie sami Arturito i C-3PO. A niestety sam Luke Skywalker, jak czytałem tam, jakiś tam komiks chyba czytałem właśnie i... no i też troszeczkę na Osusie, czyli właśnie na tej stronie, gdzie są głównie przeszkodowywane całe formacje o Gwiezdnych Wojnach. Po prostu ona cała poświęcona specjalnie Gwiezdnym Wojnom. To tam było nawet, że Mara Jade, czyli tutaj to była lewa ręka Imperatora. Chyba lewa? Nie, nie, przepraszam, prawa ręka. I wówczas ona właśnie zawarła związek małżeński z Luke'em Skywalkerem. Ona ponoć też sama była wrażliwa na moc, bo ona tutaj się posługuje mieczem świetlnym. No i to jest właśnie interesujące, no, to jest zaskoczone. Niby zakon, niby
niby nie można zawierać związków małżeńskich, a tutaj nawet ci dali się i nie posłuchali. No więc to jest trochę tak dziwne, muszę wam powiedzieć. No ale skoro tak jest, no to trudno. Oj, cóż to? Aha, ale to tam wiele tym byli, ale to z tego patrolu. Myślałem, że to moi padli. Tylko właśnie szkoda, że znowu marszałkiem nie zostałem, bo teraz marszałkiem bardzo chętnie bym został, gdyby chatowie wypowiedzieli ze mną wojnę, albo imperator bym wypowiedział. No ogółem, gdyby doszło do wojny. Wziąłbym wojsko, ruszyłbym głównie na Mon Calamari, żeby tam podbić jedną stację bojową, którą oni podbili, no i też na Jawinie. Dobra, jeszcze 122. W ogóle też dużo tej sławy dozyskuję, pomimo tego, że mam, co prawda mam mniej wojsk, ale mam o wiele lepsze, po prostu jest jakby lepsza jakość, a jakoś dozyskuję więcej sławy. Nadlatuje pilot. I się zderzają. Teraz... broniąc się. Nie! Nie, na popłąd, nie, jak ja nie lubię tych błędów, kurczę pieczone. No może w tej najnowszej wersji, która już dawno wyszła i założyłem też, że jakiś tam... jakiś Polak też zaczął tam nagrywać ten stary konkurs, a później zauważyłem tam w informacjach, że ponoć niby zakończył tą serię. Chociaż troszeczkę oszukiwał, ponieważ pokazał niby, że jak można rekrutować niby Jedi. Wydał sobie tam niby w oszustwach, że na wszystkich planetach są wybudowane wszystkie budynki, co przez to jest zbyt wielkie ułatwienie. To on właśnie nagrywał na tej najnowszej i zauważyłem, że chyba niektóre błędy, właśnie takie błędy, jak teraz prezentuję, oraz są pewnie bardzo wam znane na tej najstarszej wersji, zostały naprawione, ale niestety, no problem dalej będzie z tym, że będzie trzeba z tym żyć. Mogę trochę gadać nie od rzeczy, ale po prostu dzisiaj się trochę nie wyspałem, a chciałem jakoś wrzucić ten odcinek. Nagrać go, znów pokazać, że Star Wars Conquest wraca na YouTube. Czy na YouTube, nie wiem dokładnie jak się czyta. No YouTube to na pewno po angielsku, ale YouTube... Ja zawsze kiedyś mówiłem YouTube. Na YouTube. Dobra, rozwalę was w ten sposób. Ej. Dlaczego nie mogą strzelać? O, teraz mogę. W ogóle celować nie mogłem. Ej. No, świetnie, puściłem wcześniej strzał i... Ej, jak to... No nie gadajcie, że on... że przez niego przelatują, no. Nie lubię. Aha, jeszcze tam ci, okej. Oła, paproch mi wpadł do ucha, aj! Ech, dobra, już wypadł, uff. Już rebelia, anci. Zostaną zniszczeni. Niech już polegną. Niech już polegną. Niech te rebelia zmiję. Zawsze sobie tak nucę i tworzę jakby własny tekst. Jak nie mam. A w ogóle dlaczego oni... Aha, bo oni pewnie nie mają... Czy ich wszystkich wybili? Ja nie wybili ich. Po prostu strzały im się skończyły, dobra. W ogóle, gdzie oni są? Ej. A, wy tu byliście. Ej, ktoś jeszcze jest? Jakaś osoba stała. Dobra. Ale też bardzo bym chciał właśnie pozbyć się teraz wszystkich rebeliantów. No, może też ich nawet poogłuszać. 39 minut, dobra. Teraz bym dokończył. Powinienem w zasadzie już kończyć.
Albo wiecie co, ja sobie zrobię co innego. Ja teraz... Co prawda musiałem obniżyć ten suwak cały, co symbolizowało, że po prostu jest mniej żołnierzy na polu bitwy, ale ja teraz sobie go zwiększę. Tak tu, co prawda teraz niestety będzie wolniej działać gra, bo to działa w obie strony, ale ja chcę po prostu szybko się ich pozbyć. Już tam Ace Pilot nawet leci, no proszę. Chodzio! Brawo. W końcu się udało, no i nie lubię ścin, niestety, w tej grze, znaczy na tej modyfikacji często się to dzieje. No i też się powoduje to, że gra wolniej działa i wygląda to jakby nasza postać... No, ej, niewidzialna ściana, nie no. Dajcie ludzie spokój. Dajcie ludzie. Że właśnie to tak że to właśnie powoduje, że niby nasza postać wolniej się porusza, bo wolniej wymakuje mieczem, a to jest właśnie spowodowane tym, że... No, po prostu mam słabe... Słaby sprzęt mam komputerowy, tyle powiem. Nie jestem taki bogaty, czy po prostu nie zarabiam na YouTubie, nie zarabiam tam. Ja tam nie zarabiam, ja nie zarabiam na waszych wyświetleniach. Jak ja nagrywam dla przyjemności, nie nagrywam dla tych... no, dla sławy, dla pieniędzy, nie nagrywam. I tym się różnię od tych sławnych YouTuberów. Ja jestem oryginalny, ja nie jestem fałszywy. Ale jak będę to ogłuszał głównie, aj. Nie no, ale wkurza mnie to bardzo, że to się dzieje. Dziękuję bardzo. Posłałem tam w tej chwili akurat moich ludzi do ataku, ponieważ no nie mogę, że tak powiem, znieść tego. Bo nie, po prostu chcę jak najszybciej skończyć ten odcinek, ponieważ no on już zbyt długo trwa, a nie chcę mi się kończyć akurat w trakcie bitwy. Najwyżej rebeliantami się zajmiemy w przyszłym odcinku. Albo po prostu nawet zaraz mogę zacząć nagrywać kolejne. Nie wiem, nad tym pomyślę. Nie zabijać. Kto w Boga wierzy. A nie, przepraszam, to nie są te czasy, no tak. Ej, za dużo dzikich pól. Aha, no dobra, ogłuszać też można. No nie gadajcie, to jest niewidzialna ściana, nie. Nie, jeszcze. Kurczę. Dobra. Zajmiemy się tym szybko. Będę ogłuszał, chyba. Będzie długie renderowanie. I to straszliwie, skoro jeszcze Fauda City niestety muszą nagrywam cały dźwięk. Nie dość, że swoje gadanie to jeszcze dźwięk z tego, z gry. No i właśnie widzicie, jak muli straszliwie. Ale to jest właśnie odznaką tego, że mam... No... To nie jest symbol... To nie jest... To nie jest akurat właśnie... Moment. Co ja chcę powiedzieć? Moment. Muszę się zdecydować, co ja w ogóle chcę powiedzieć. To nie jest błąd tego, że mam mało miejsca na dysku, on nie z tych rzeczy, chociaż mam właśnie niestety dysku małej pojemności miejsca, ale to jest właśnie oznaka tego, że ja mam po prostu słaby sprzęt. I to tak powoduje, nawet grając na tych najniższych ustawieniach, to jest właśnie niestety taka prawda. Nic na to nie poradzę, chodźcie tutaj rebelianci, bo ja muszę kończyć nagrywanie. Już o wiele łatwiej mi się nagrywało Polski Imperium, szatę to potoku, recenzję. Nie wiem, czy oglądaliście, jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dokładnie do posłuchania.
choć jakby nie musi, była moja pierwsza recenzja. I tak w ogóle spodziewajcie się niedługo recenzji. Otóż mam już nagrany... no ogółem... grę mam nagraną, tylko jeszcze trzeba pokładać tekst, żeby wam to zrecenzować. Nie powiem wam z jakiej to gry, nie powiem, więc nawet nie proście mnie o to. Nie wiem, czy się w tym tygodniu to pojawi. Po prostu wciąż zbieram dane, że tak powiem. Dobra, w końcu jest koniec, nareszcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Aha, mistrze mi ruszyliście, świetnie. Tak, wypuszczę cię, bo nie mam innego... Po prostu nie mam innego wyboru. Dobra, jego bierzemy i tych security jeszcze. Marauder, dobra. Macie coś ciekawego, czy nie macie? Macie, fajnie, dziękuję bardzo. Dobra. Tyle by było, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. No i jak sami widzicie, seria jest wznawiana i będzie teraz się coraz częściej pojawiać. Oczywiście jak... No dobrze, z renderowaniem. Tak więc dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, wiem, że już się powtórzę po raz drugi. Więc... Do zobaczenia następnego odcinka, trzymajcie się, na razie.